Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności artykułu 4a ust. 1 punkt 2 oraz artykułu 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania i ochrony godności człowieka, ewentualnie w razie nieuwzględnienia powyższego artykuł 4a ust. 1 punkt 2 oraz artykuł 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 38 w związku z artykułem 30 i artykułem 31 ust. 3 oraz artykułem 38 w związku z artykułem 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację oraz artykułu 4a ust. 1 punkt 2 oraz artykułu 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z artykułem 38 w związku z artykułem 31 ust. 3 oraz w związku z artykułem 2 i artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Orzeka. Artykuł 4a ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dziennik Ustaw nr 17, pozycja 78 z 95 roku, nr 66, pozycja 334 z 96 roku, nr 139, pozycja 646 z 1997 roku, nr 141, pozycja 943 i nr 157, pozycja 1040 z 1999 roku, nr 5, pozycja 32, oraz z 2001 roku nr 154 pozycja 1792 jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.